Zamek Zymsy, takie ciemne, nie? Ale to wszystkie trzy zegary będą, tak? W wielu tonach takich. Tak to wymyślić. Ktoś to wymyśli. No to są nasze warsztatowe psiny. Chciałem powiedzieć, że ciekawe, czy jak Rolex łapią ludzi na i Doxa. Omega w domu. Nie, wiesz co, ona się kładzie na posadzce i się schładza, tam leży sobie. Wręcz pchała się do domu, wiesz? Ale rano nie chciała, ja wyszłam z nią, to nie chciała, wolała zostać na dworze. Czy jest istotny kierunek, wzdłuż swój, w poprzek, na krzyż? Żeby nie zrobiło wszędzie takiego w maziarie, nie? No to ja się tak na modelarni uczyłem, że jak maluję, to zawsze po brzegu, żeby nie obciera. Żeby nie ściekło, dokładnie żeby tak. Nie ściekło, ale poza tym to... Jeszcze miałem takie wskazówki, żeby to ostatnie było wzdłuż słoju. No najlepiej by było, albo szmatowo zacząć wzdłuż słoju. Kasiu, opowiedz, co robisz. Ja co robię, w sensie... Teraz. Teraz co ja robię? Teraz w tej chwili... Zabezpieczam drewno przed inwazją korników, które praktycznie większość tego drewna już zjadły. Staramy się pozostawić konstrukcję nienaruszoną i wykorzystać ją do późniejszego montażu zegara. Co tam strzykujesz? Strzykujemy tam roztwór acetonowy polimeru. O, i tutaj pokazujemy taki roztwór klarowny. I... Bez lokowania produktu, nazwy nie podaję. Jednorodny. Jednorodny, tak. Który w pewnym momencie spolimeryzuje i powstrzyma drewno przed dalszą degradacją. Super, świetnie. Robaczki prawdopodobnie już dawno odeszły, ale ślady po nich zostały. Robaczków nie ma, ale dziury są. A teraz no, Jasio, co robi Jasio? Powiedz ładnie. Tak, kleję ładnie powiedz. W sposób już ostateczny, dociągając ściskami tak, by powierzchnia klejona była równiutka. Pięknie. Ewentualne nierówności zostaną potem wyrównane. Kulówka i temu wypełniającym polskim. No zobaczymy, zdecydujemy ciut później. Przygotowany zegar zostanie jeszcze przeszlifowany i będzie gotowy do zakierowania. No świetnie.